Ale lecimy od sportu. O, cancel. To leć do przodu? Do przodu? Do przodu? Do tyłu znaczy się. Teraz. Słychać nas? Tomek, jak nas słychać? Raz, dwa, raz, dwa. Tomek! Pod koniec każdego roku odbywają się targi motocyklowe. Po targach w Tokio, po targach w Mediolanie, więc wypłynęły wszystkie najważniejsze premiery motocyklowe. W tym odcinku powiemy Wam o najważniejszych premierach motocykli sportowych na rok 2020. Zanim do nich przejdziemy, powiemy Wam także o naszym nowym kalendarzu, również na rok 2020. Trzeba dodać, że ja udzieliłem licencji na zdjęcia wiśni, tak więc nowy rok powitacie z wisienką. Tak. Wyjątkowo w tym roku nie ma mnie, bo komentowaliście, że przytyłem, więc nie byłem wystarczająco fotogeniczny, więc chcieliśmy spoko, większy kalendarz spoko, zrobić. Nie ma. Po prostu się nie zmieściłem w tym kalendarzu. Natomiast znajdziecie w nim na pewno fajne motocykle, które przez cały rok pojawiały się w Motobandzie. I zaczniemy od najmniejszego, najbardziej zielonego i nikt się go nie spodziewał. Kawasaki ZX25R. I to jest motocykl budowany stricte sportowo, nie tak jak obecne 300. Tak półsportowo. Tak, tak bardzo półsportowo. Ciężka rama, słabe zawieszenie, kiepskie hamulce, no to tylko wygląda na sportowy motocykl. Ale dużo serca. Ale dużo serca. Tak, dużo serca. Jakby wiem jak to wygląda, natomiast taką 250 każdy z nas chciałby mieć. Dlaczego? Dlatego, że motocykl o pojemności szklanki tak produkuje 60 koni mechanicznych. Dokładnie tak jak w starej wersji. Stara wersja, stara 250. I to miała nie tylko Kawasaki, to po prostu wszystkie japońskie duże marki to miały. Rozkręcały się do niebotycznych wartości. Wtedy do 19 tysięcy obrotów. Ten będzie się rozkręcał do 18 tysięcy obrotów. I tak jak Radek wspominał, będzie produkował około 60 koni mechanicznych. Dla porównania, tu mamy 42 konie mechaniczne, więc jest przepaść. Ale wiesz, no bo to jest konstrukcyjna przepaść, dlatego że on rzeczywiście jest ciężki. Jak się ściągnie tylne sety pasażera, to już wzrasta mu o 3 konie. Tak więc tutaj... Mało tego, Kawasaki zaprojektował swój motocykl tak jak należy, czyli mamy dobre, grube, sportowe przede wszystkim zawieszenie, radialne zaciski hamulcowe, elektronikę. Ale górę elektroniki. Górę elektroniki, wszystko. Także ogrom różnych rzeczy. Co najciekawsze, słuchajcie, ten motocykl od razu widać, że nie był projektowany przez księgowych. Totalnie, totalnie nieopłacalny, ponieważ produkcja tego motocykla jest tylko troszkę tańsza niż 600, ale jest po prostu wyśmienity. Gdyby ten motocykl zastąpił takie motocykle i kosztowałby tyle samo, ja bym biegł, po prostu jutro bym biegł do salonu. Niestety nie będzie tak samo tani, można powiedzieć. Może kosztować ponad 40 tysięcy złotych i do dzisiaj nie dostaliśmy informacji, czy będzie dostępny na terenie Unii Europejskiej. Ponieważ on został zaprezentowany w Azji, nie wiadomo czy trafi na rynek Unii Europejskiej, chociaż fajnie jakby trafił. Niestety, no mówię, to jest sprzęt dosyć drogi, musi spełniać różne normy emisji spalin, nie wiadomo czy tak to by ze sobą działało. A szkoda, bo nawet ładny jest. To właśnie o to chodzi, o tym chciałem powiedzieć, że on wygląda jak 600, tak. W ogóle ma tą jedną linię Kawasaki, tą współczesną, według mnie chyba najładniejszą do tej pory. Wygląda rzeczywiście jak taki ten. To są takie małe sportowe motocykle, o jakie walczyliśmy. Mega, mega zajebiste. Ten motocykl, który pokażemy, również jest fajnym, małym, sportowym motocyklem. Bella, włoskim, pięknym motocyklem i będzie dostępny na terenie Unii Europejskiej. Pizza, Roma, jakie są jeszcze włoskie słowa? To ja tylko tyle. Aprilia. To jest Aprilia RS660, jednak ma tylko dwucylindrowy silnik. Najśmieszniejsze, ten motocykl nie konkuruje z 600-kami. Tak, ten motocykl nie ma konkurować z R6-ką, z nowym Kawasaki 636. Nie ma jeszcze oficjalnej ceny podanej, natomiast Anglicy już spekulują, że może kosztować około 50 tysięcy złotych. Ten motocykl ma tylko albo aż, bo jak bierzemy pod uwagę tylko dwa cylindry, to mamy aż 100 koni mechanicznych i bardzo niską wagę własną na poziomie 169 kg. Biorąc pod uwagę, że ten motocykl również jest zaawansowany, czyli spełnia Euro 5, ma tą całą elektronikę. Jeżeli duża Aprilia 1100 jest dla Was za duża, to 660 będzie świetna, a wygląda naprawdę nieziemsko. Genialnie, po prostu super. Bella. Tak. Jakby nie to, że już sprzedałem swoją nerkę, żeby kupić Kawasaki 250, to pewnie kupiłbym Aprilię. Może zawsze sprzedać drugą. No to już jest, to jest generalnie kiepski biznes. Natomiast jeżeli
ktoś zaskoczył najbardziej ze wszystkich producentów, to była to Honda. Za wiele się generalnie na rynku nie zmieniło tych największych superbajków, tak? Nowa R1, po prostu lift, bo musi spełniać Euro 5. Ale na lepiej. GSX-R też ma tam, ale wjechała Honda i powiedziała, że już nie będzie grzeczna, że już Fireblade nie będzie po prostu najprzyjemniejszy do codziennej jazdy, tylko teraz zrobią takiego Fireblade'a, który będzie po prostu kosił na torze nieziemskim. Więc co zrobili? Dodali kolejną literkę R. Jak Radek. Tak, teraz jest Radek. Czyli najnowszy Fireblade 1000 RRR. Honda tak naprawdę wytarła sobie konkurencją podłogę. Dokładnie. I to rozłożyli światła trochę inaczej, zmniejszyli, ona jest bardziej drapieżna. Zawsze się dziwiłem, dlaczego w tych motocyklach, w samochodach nowych stawia się takie ogromne oczy. Jak chcesz mieć drapieżny motocykl, zobaczcie na drapieżniki, czy to będzie Tyrannosaurus Rex, czy to będzie jakiś rekin, zawsze mają małe oczka. Honda wykorzystała swoich inżynierów, aby przeszczepili jak najwięcej materiałów z MotoGP. Z marka Marqueza. Z marka Marqueza, tak. Tą właśnie wątrobę przeszczepili, tak. Trochę tej nerki. Cojones przeszczepili, tak. Żeby motocykl szybciej jechał. I w rezultacie powstał zupełnie nowy silnik, zupełnie nowy motocykl, ponieważ ten silnik także ma 4 cylindry, czyli mamy 4 cylindry w układzie rzędowym, natomiast ich wielkość jest dokładnie taka sama jak w wyścigowym modelu RC213V. Czyli są szerokie i bardzo niskie, więc bardzo szybko będą wkręcały się na swoje obroty, produkując przy tym 217 koni mechanicznych. Jest to najmocniejszy Fireblade w historii. Warto wspomnieć, że ten silnik w ogóle został stworzony zupełnie od początku. Tak. To nie jest jakiś lift, tam jest wszystko nowe. I co ciekawe, popatrzcie teraz sobie, co się stało na rynku. Generalnie Honda wykosiła wszystkich Japończyków. Żaden japoński motocykl nie ma takiej mocy. Mało tego, europejskie maszyny na KMW już odpadło. Aprilia za duża pojemność. Więc tak naprawdę zostało nam Ducati i to tylko w tej najmocniejszej, najbardziej torowej wersji, czyli V4R. Wprawdzie Ducati w wersji R będzie mocniejsze, bo tam ma ponad 220 koni, więc te 4-5 koni ma więcej. A złośliwi powiedzą, że jest do tego lżejsza. Ducati zawsze podaje na sucho, a Honda zawsze daje jakby gotowy motocykl do jazdy, czyli z pełnymi płynami, zatankowanym zbiornikiem, wszystkim. I tutaj jest, wydaje się, różnica ogromna. 172 kg Ducati kontra 201 kg Honda. Wydaje się przepaść, tak? Ale jeżeli odejmiemy sobie, to różnica między Hondą a Ducati wynosi od 8 do 10 kg. Natomiast cena, to jest bardzo ważna rzecz, różni się już diametralnie, ponieważ Honda ma kosztować mniej więcej podobnie co obecny model. Obecny model kosztuje 102 tysiące w wersji SP i Honda obiecała, że będzie kosztować podobnie. No powiedzmy, że nawet by wzrosła do 110 tysięcy. Za Ducati trzeba zapłacić 179 tysięcy złotych, więc tutaj w tym momencie, jeżeli chcemy wydać 100 tysięcy złotych na motocykl sportowy, na superbajka, zostaje tylko jeden wybór. Za szynkę parmeńską też trzeba więcej zapłacić niż za zwykłą. No, widać. No, wiem co mówię. Radek wie co mówi. Hello, this is Mar Market and we will try the new Fireblade from Honda. Oczywiście mamy wersję standard i wersję SP. W wersji SP mamy oczywiście Brembo, Olinsa, całą tą elektronikę, no generalnie wszystko. Całe owiewki zbudowane są w taki sposób, żeby ten motocykl lepiej trzymał się na wierzchni, to znaczy, żeby poprawić jego trakcję. O tym wspominał nawet sam Marquez w tym krótkim filmiku. This feeling was nice, eh? Ciekawe, czy za kilka lat kolejny motocykl będzie R. W każdym razie, ile tych R-ek by Honda nie dała, to po prostu pozamiatali, wreszcie zrobili taki motocykl, jak chcemy. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy myślicie o motocyklach sportowych, które ukazały się na 2020 rok. Jaki jest wasz typ numer jeden? Pamiętajcie także o naszym kalendarzu, link do niego w opisie filmu. Z każdym sprzedanym kalendarzem Radek chudnie, a w przyszłym roku chcemy się pościgać trochę, więc kupujcie koniecznie. Przy każdej setce chudnę o kilogram. No. Tyle ich sprzedajecie? Tak, no, tak, to tak by musiało być. A jeszcze musi 15 kg schudnąć, więc dorobimy jeszcze w razie czego.